Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Weź to biorę. Niech się nie trwoży serce wasze. Nie jesteśmy bezdomnymi duchem na bezdrożach życia. Jest dom, bo jest Ojciec. Jest droga, bo jest Syn. Drodzy siostry i bracia, dziś Słowo Boże jest bardzo bogate i z tego wielorakiego bogactwa wybierzmy trzy sprawy. W nich Bóg dotyka bolesnej strony naszego życia, ale po to, żeby przywrócić nam zdrowie. Jezus dotyka palącego doświadczenia bezdomności, ale tej ducha. Nie chodzi o dom z cegieł czy z betonu, lecz o to, czy masz dom duchowy. Bezdomność ducha to czucie się obco w swoim życiu, nie na miejscu, nie w tym czasie. Ktoś powie: to nie moje życie, to nie mój świat. Bezdomność ducha to bycie odsłoniętym i ciągle narażonym na działanie wrogich sił, tak jak człowiek, który nie ma domu, drży z zimna czy słabnie na upale. Bezdomność ducha to bycie narażonym na obce siły, też brak osłony. To jest lęk przed nadchodzącą nocą i nieznanym jutrem. Nawet jeśli ktoś zasypia i budzi się w eleganckiej willi. Dlatego Jezus mówi: niech się nie trwoży serce wasze. Jest dom. Ojciec ma dom, a jest w nim wiele, wiele mieszkań. Starczy dla każdego. W gruncie rzeczy ten duchowy dom to oczywiście nie jakieś miejsce, tylko to osoba. Ojciec Bóg, Ojciec nasz, jak za chwilę powiemy, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Bezdomność ducha to zatem brak Ojca. Ten, kto wierzy, ma dom. Drugie palące doświadczenie człowieka, o którym też możemy wyczytać w dzisiejszej Ewangelii, to są bezdroża. Ale znowu w sensie głębszym. Bezdroża ducha, jakieś poczucie bezcelowości, jakby wszystko zmierzało ku nicości czy tonęło we mgle. Gdy ktoś budzi się rano i nie potrafi powiedzieć tak niczemu, co przed nim.
Wobec wszystkiego, co go czeka, ma ochotę powiedzieć nie. Bezdroża ducha, gdy na pytanie po co, człowiek nie znajduje żadnej odpowiedzi. I dlatego Pan Jezus dzisiaj tak wiele mówi o drodze. Znacie drogę, jest droga Tomaszu. W niezrównany sposób opisał to święty Augustyn. Jeśli kochasz, idź. Szukasz drogi? Posłuchaj Chrystusa, który ci najpierw mówi: ja jestem drogą. Wstań, leniwcze. Droga sama przyszła do ciebie i śpiącego obudziła cię ze snu. Oby cię rzeczywiście obudziła. Wstań i chodź. Może usiłujesz naprawdę chodzić, ale nie możesz, bo cię bolą nogi? Skąd ten ból w nogach? Czy gnane chciwością biegły może po wyboistej drodze? Lecz Słowo Boże uzdrawiało przecież i kulawych. Oto, powiadasz, nogi mam zdrowe, ale samej drogi nie widzę. On oświecił także ślepych. Jest zatem droga, jak zaświadczył Paweł w pierwszym czytaniu. Ta dla idących za Jezusem staje się drogą krzyżową, ale staje się też drogą światła ze zmartwychwstałym. I to jest pytanie do nas, do ciebie. Bezdomny duchem na bezdrożach życia i wtedy serce, które się lęka, czy w domu Ojca na drodze Syna. Serce, które zdaje sobie sprawę ze strachu, ale jednak mu nie ulega. Oto wybór, przed którym stoi każdy człowiek. Wybór wiary lub niewiary. Wybór domu lub bezdomności. Wybór ojca lub bez ojcostwa. Wybór drogi i syna lub bezdroży i bez syna. Na koniec skierujmy nasze spojrzenie na naszą Panią. W Nazarecie usłyszała słowa podobne do tych, które dzisiaj swoim uczniom mówi Pan Jezus. Ona jest przecież pierwszą słuchającą słowa. Posłaniec Boga powiedział do niej tak w Nazarecie: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś łaskę u Boga. To samo mówi dzisiaj do każdej uczennicy i każdego ucznia. Nie bój się, wstań. Droga sama do ciebie przyszła. Nie jesteś obcym, lecz domownikiem Ojca.